Halo. Siema. No siema. Chcesz dobry temat? Jaki? Bramki, lokale, awantury. Czekaj, wrzucę cię na głośnik. Jak twoim zdaniem ludzie widzą teraz typowego bramkarza z klubu? Co, teraz w sumie to za bardzo nie wiem. No, kiedyś to postrzegali bramkarza jako nakoksowanego osiłka, takiego ograniczonego trochę, przygłupa. Myślisz, że ten obraz zmienił się z biegiem czasu? No myślę, że tak, no wiesz co, no nie można porównywać tego pokolenia, co teraz chodzi po klubach, do tego, jakie było 10, 15, 20 lat temu. Ja skoczyłem stać na bramkach, jak się zaczęła pandemia, także widziałem, jak to towarzystwo zmieniało się na przestrzeni lat i na pewno te pokolenie, co wyrosło na internecie, na mediach społecznościowych, to jest inne, no i inaczej postrzega też bramkarzy. Nie wiem, czy dalej mają nas za takich głupków nakoksowanych, co leją za byle co. Na pewno już nie mają takiego respektu i szacunku, jak mieli kiedyś. Nie? Jakie predyspozycje powinien mieć chłop, żeby poradzić sobie w tej profesji? No przede wszystkim warunki fizyczne. To jedno. Nie lubiałem pracować z drobnymi chłopakami, bo czasem brakowało siły, żeby kogoś wyprowadzić czy wynieść z lokalu, i kończyło się to biciem. Dlatego dobrze, jakby to był taki gość, tam przynajmniej te 90-100 kilo, żeby ważył, miał trochę siły. No a druga sprawa to. Dobrze, że miał poukładane w głowie, prawda? Że był opanowany i tych wyzwisk, obelg nie brał do siebie i tam nie lał klienta za to, że mu powie tam ty frajerze, czy tam ty ciotko, Długo pracowałeś jako bramkarz? nie? Zacząłem pod koniec lat 90. No i do pandemii pracowałem, nie? Czyli w sumie ponad 20 lat. Potrafisz powiedzieć, na ilu bramkach stałeś w swojej karierze? Tak, liczyłem to kiedyś dla własnej ciekawości. Naliczyłem 21 klubów, dyskotek, barów, pubów. Sporo. Jakiej wielkości to były przeważnie lokale? A różne. Co najmniejsze to tam były jakieś puby, gdzie przychodziło kilkanaście, kilkadziesiąt osób, bary. Największe to były dyskoteki, gdzie no, na przykład na otwarcie tam przyszło 1700 czy 1800 osób, nie? A później przez długi czas to tam około 800-900 osób co weekend było. Okej, to było twoje stałe zajęcie, czy dodatkowe źródło dochodu? Nie, to były takie okresy w życiu, jakby to pozliczać, to może by się uzbierały tam z 2-3 lata, że żyłem tylko z bramki, ale generalnie to miałem zawsze stałą pracę, miałem tam umowę o pracę, ubezpieczenie i dla mnie to było ważne. W razie gdyby mi się tam noga w weekend podwinęła, żebym miał jakieś świadczenia na L4, prawda? To jak to jest? Większość ochroniarzy, która pilnuje porządku w lokalach, pracuje na czarno, tak? Tak. Tam 90 parę procent osób to robi na czarno, ale jeśli pytasz o osoby, które się tylko z tego utrzymują, no to mało jest takich osób, nie? No. Akurat o to nie pytałem, ale skoro ruszyłeś ten temat, ile można zarobić na bramce? No kiedyś na pewno były lepsze te zarobki. Kiedyś można było w weekend drugą pensję zarobić. Jeden weekend? Nie, no w miesiąc, nie? W miesiąc. Drugą pensję można było zarobić. Spokojnie. No to też zależało od lokalu, nie? No były takie lokale, gdzie można było kasować tam na własną rękę dodatkowo klientów. Czasem to było za zgodą właściciela. Tam przykładowo od którejś godziny mówił, że kasa z biletów jest dla nas. A że były to fajne pieniądze. No teraz, wiesz co, no może w ten sposób. Kiedyś tam ta stówka czy 150 zarobione za noc, tam 20 lat temu, to miały dużo większą wartość niż teraz powiedzmy te 300, nie? No tak, wtedy szlugi kosztowały około piątaka. No, za Marlboro płaciłem wtedy za paczkę 5 złotych. No, pamiętam te czasy. Okej, opowiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda na bramce? No, zawsze mi się podobała ta robota, zawsze tam patrzałem jakoś z podziwem na tych bramkarzy. No i tam słuchałem też tych
historii opowiadanych przez kolegów w klubie. No, trenowałem w takim klubie, gdzie było dużo bramkarzy. No i tam też sygnalizowałem między innymi trenerowi, że jak będzie możliwość, to bym chciał skoczyć na bramkę i tam pewnego dnia mi zaproponował. Nie? Mógłbyś mi powiedzieć, jak dokładnie działa ten biznes? Chodzi mi o backstage. Czy jest konkretna osoba, która dogaduje warunki z właścicielami klubów, barów, dyskotek i dobiera odpowiednich chłopaków do ekipy? Myślę, że tak to funkcjonuje wszędzie albo w większości miast, regionów. Jest jakaś ekipa, jest ktoś, kto dogaduje z właścicielem lokalu warunki i podsyła tam swoich chłopaków. Ile mieliście lokali pod swoją opieką? O kurde, no sporo, nie? Tam w jednym mieście to było kilkanaście lokali. Nie? No. Sporo, a kojarzysz może jakiego rzędu to były kwoty za ochronę takiego jednego lokalu? Kwoty dla tej osoby, która to ogarniała? Mhm. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja wiesz, nigdy się tam nie zajmowałem dogadywaniem warunków z właścicielami lokali, także nie wiem szczerze, ile oni tam ze szpicy sobie działkowali z tego. Nie? Rozumiem. Czy dochodziło do sytuacji, w których ochrona przejmowała władzę nad lokalem, ponieważ właściciel nie radził sobie z mocnymi charakterami bramkarzy? Może nie w ten sposób. Kiedyś bramkarze, czy tam te grupy skupiające bramkarzy, to były postrzegane jako jacyś gangsterzy, prawda? Mhm. Jacyś bandyci, gangsterzy. To były inne lata, koniec lat 90., początek 2000. No a jeśli się tam trafiła jakaś grupa bramkarzy, co mieli nierówno pod sufitem, to wykorzystywali, nie? I robili sobie w lokalu to, na co mieli ochotę, a właściciel czasem to często był za bardzo wystraszony, żeby na to reagować, nie? No i też za bardzo nie miał na kogo wymienić tą bramkę. Nie? To znaczy, że w waszym mieście nie było innej konkurencyjnej ekipy? To się zmieniło na przestrzeni lat. 20 lat temu nie. Była jedna ekipa na miasto i koniec, nie? Okej. No były tam jakieś, wiesz, wyjątki, nie? No na przykład był taki jeden lokal, gdzie tam stała sobie ekipa, no nawet ciężko to nazwać ekipą, bo oni tylko ten jeden lokal mieli. Dogadali się tam z właścicielem, no i nikt ich tam stamtąd nie był w stanie wyrzucić, nastraszyć. Tam z tego co pamiętam, to przynajmniej mówili wtedy, że oni czy ten właściciel to mieli tam jakieś układy na psach, nie? Może dlatego tam, wiesz, za bardzo nie naciskali, nie? Ale tak generalnie to było jedno miasto, była jedna ekipa, nie? Skoro w twoim mieście nie było innej załogi bramkarzy, domyślam się, że były w miastach ościennych. Czy mieliście próby wejścia innych ekip na wasz teren? Tak. Bo tam powiedzmy w tych miastach ościennych, no były takie miasta, gdzie na przykład w jednym mieście były dwie ekipy. Tam podzielone było pół na pół, no i tam były zatargi. Czasem ktoś tam kogoś pobił, później jakieś tam wjazdy były odwetowe, demolowanie lokali i tak dalej. Miałeś taką akcję? Miałeś wjazd na swój lokal? Nie, szczęście dopisało. To w drugą stronę. Czy ty brałeś udział w takim, nazwijmy to, szturmie na konkurencyjną ekipę? Tak. No tam chodziło o pobicie naszego chłopaka. No to było na tej zasadzie, że wiesz, jak stałeś na bramce w ramach tej ekipy, no to dostałeś telefon, że jest taka akcja, no i trzeba było jechać, nie? No, chciałeś dalej pracować, no trzeba było jechać. Jeden wyjazd, to pamiętam, tam z 10 samochodów jechało po 4, po 5 chłopa w jednym samochodzie, no to możesz sobie pomyśleć, jaka to była armia. Konkretna. No, konkretna. Wtedy to tam jedna dyskoteka została zdemolowana, no i jedna agencja towarzyska, nie? Była taka zabawna, no dlatego gościa nie zabawna sytuacja. Szturmowali wejście chłopcy, oni tam się zabarykadowali w drzwiach, otworzyli tylne wyjście i zaczęli uciekać tyłem. Ktoś tam zauważył, że uciekają tyłem, przez pola tam żeśmy za nim pobiegli. No i tam jeden z tych z gości od nas dogonił klienta z siekierką i mu w nogę tą siekierką zawinął.
Ten się przewrócił i zaczął wrzeszczeć, oła, nie? Za co go bije, że on jest klientem, on sobie tylko na kurwę przyszedł. No, a ten do niego, no to po chuj żeś uciekał, nie? No. Wy mieliście jakiś plan na taki wjazd, czy to wszystko szło na totalnym spontanie? Spontan, nie, spontan. Może spontan, ja tam żadnego planu nie widziałem, nie? No. To, o widzisz, przy innym wjeździe, to też tam na inne miasto, tam zaś, wiesz, jakieś ekipy rywalizowały ze sobą. Jedna z tych ekip poprosiła nas o pomoc. Tam, wiesz, w jednym z tych lokali, ilu ich tam mogło być? 5, 6, 7, ciężko mi powiedzieć. Ale się liczyli z tym, że może być jakiś wjazd, skoro tam wojowali sobie na tym terenie. Bo byli przygotowani i mieli pały ze sobą, nie? Okej. No, tam też wtedy pojechało, wiesz, 40 chłopa. No i lokal nieduży. Tam do środka się wbiło może z 10, zaczęło się lać z tymi spałami i ktoś tam krzyknął ze środka, że pały mają, nie? No i ktoś tam do tyłu podał dalej, pały mają, nie? Ktoś tam nie dosłyszał, krzyknął pały, pały i poszło po szeregach, pały, pały, nie? I za chwilę wszyscy zaczęli spierdalać, nie? Spierdalamy, pały są, pały, nie? Wypierdalamy, nie? I kurwa, 40 chłopa zaczęło uciekać, nie? No? Tamci wyszli przed lokal, ta piątka czy szóstka i kurwa chyba w szoku byli większym niż my, nie? Zaraz szybko uciekli do środka i się zabarykadowali, nie? No. Ja pierdolę. No to dobra akcja. No dobra, dobra. Czyli inna ekipa mogła was poprosić o support, pomoc w przejęciu lokalu na obcym terenie, tak? Tak, tak. Jak tam, wiesz, dogadali się szefowie, jakieś tam profity z tego mieli, no to tak. W twoim rejonie swojego czasu powstała bardzo mocna ekipa kiboli. Z tego co się orientuję, to środowisko ochroniarzy i chuliganów bardzo mocno się przenika. I tu moje pytanie, jak wyglądały wasze relacje z hulsami? Na początku dobrze, nie? Na początku to tam za bardzo nikt się z nimi nie liczył. Chcieli stać z nami na bramkach. Trochę tam tych kiboli, ci starzy bramkarze wzięli do grupy. Potem to się zmieniło na przestrzeni paru lat, że oni bardzo urośli w sile, poczuli swoją siłę i powoli zaczęli tych starych bramkarzy wypychać. Też tam zaczęli robić interesy wspólne z bramkarzami. Tam może ze względu na te interesy zaczęli się bardziej z nimi liczyć. Niektórzy z tych bramkarzy to sami przeszli do tych kiboli. Nawet z nimi zaczęli na te ustawki jeździć. A dochodziło do jakiejś rywalizacji pomiędzy bramkarzami a kibolami tych samych bądź innych lokalach? No nie. Dopóki, wiesz co, to dopóki oni stali z nami, to nie. Fakt, że tam się nie umieli zachować czasami. Potrafili tam przyjść i narobić dziadostwa kolegom w lokalu. W jakim sensie? No na przykład pobić tam jakiegoś klienta, nie? No. Tak czy z dupy? Tam, no nie z dupy, no coś tam kogoś szturchnął, prawda? Ktoś tam się krzywo popatrzał, no i wiesz, i dochodziło do bójki w lokalu. No to nie powinno tak wyglądać, wiesz, jak przychodzisz do kumpla do lokalu, to ostatnia rzecz, jaką żeś powinien zrobić, to pobić koledze kogoś w lokalu, nie? No, albo tam, wiesz, potrafili sobie zrobić imprezę i tam wrzeszczeć te swoje tam jakieś przyśpiewki kibolskie, szkło tłuc, nie? Ludzie siedzieli, wiesz, zesrani w lokalu, nie? No, a ty byłeś w takim klinczu, niezręczna sytuacja, bo tu, wiesz, z jednej strony masz pilnować porządku, z drugiej strony to są koledzy, z którymi razem jesteś w ekipie, nie? No, dziadostwo. Nie? No tak, ale skoro twój kolega robi tobie krzywą akcję, to chyba to o czymś świadczy, co nie? No raz mi kurwa puściłem nerwy i żem wypierdolił, nie? Tam całą tą ekipę, co tam sobie jakieś urodziny robiła, czy coś tam, nie? Obrażeni później na mnie byli. Nie wątpię. Do czego doprowadziła was ta współpraca z kibolami? No wiesz co, no wypchnęli tych starych bramkarzy, nie? No, ci, co tam z jakichś powodów odchodzili z bramek, to oni na swoje miejsce pychali swoich. No i suma summarum, tam po paru latach to proporcje się zmieniły, nie? No i tam te wszystkie lokale, czy tam 90% lokali, to zaczęli kibole obstawiać. Tak dla jasności, ty nie byłeś kibolem. Nie.
Ja z nimi miałem tylko kontakty na bramkach. W późniejszym czasie dochodziło do prób przejęcia bramek w innych lokalach przez Kiboli? Dochodziło, ale to w innych miastach. Wiesz, to tam miałem też kolegów, znałem te osoby z tych ekip. Tam tak. Bo tutaj, tam u mnie to doszło do tego bardziej jakoś tak łagodnie. No jedni odchodzili, na ich miejsce przychodzili kibole. No ale tam w tych innych miastach to normalnie próbowali robić wjazdy, podjazdy robili tam ekipą ze sprzętem, straszyli. No tam w tym jednym mieście to potem się tam jakoś dogadali i podzielili to pół na pół. Wspomniałeś o akcesoriach do bicia. Wy jak robiliście wjazdy, mieliście pod ręką jakiś sprzęt? Kurczę, nie pamiętam za bardzo, żebyśmy tam z jakimś sprzętem jeździli. Zdarzało się, że tam ktoś miał jakiegoś bejsbola, ktoś tam miał jakąś siekierkę, ale to raczej należało do rzadkości niż do standardu. Obawiałeś się czasem o swoje zdrowie lub życie, biorąc udział w takich bądź podobnych akcjach? No wiesz, no to zawsze jest jakaś adrenalina, nie wiem czy to można nazwać obawą o własne życie, nie? Wiesz, jak jest akcja, jak jest zamieszanie, jak jest tłum, się tyle dzieje, że ciężko wiesz, to wszystko ogarnąć, ciężko w ogóle na jakąś refleksję typu, że człowiek się obawia o własne życie. No może potem jak się nad tym zastanawiasz, no wiesz, no była tam podczas jednego z tych wjazdów, to gościu wyskoczył do nas przed lokal i zaczął do nas naparzać z klamki. To prawdopodobnie gazówka była, nie? No ale to wiesz, człowiek, to się tak szybko działo, że nawet człowiek nie miał się czasu wystraszyć, nie? Dopiero potem się zastanawiał nad tym, że ktoś tam w ich kierunku z klamki strzelał, nie? W sumie tak, to wszystko mogło trwać w ułamkach sekund. Wy mieliście jakieś zaprzyjaźnione ekipy, na których wsparcie mogliście liczyć w jakichś tam sytuacjach awaryjnych? Tak, do pewnego momentu to parę ekip trzymało się razem, nie? To naprawdę była mocna siła. Nikt nam nie mógł zagrozić, tam w sensie, wiesz, przejmowanie lokali, nie? Czy jakieś haracze. No potem się tam pokłócili, rozpadło się to wszystko w cholerę, nie? Niech zgadnę, pewnie o hajs poszło? No, prawdopodobnie o siano, nie? No wiesz, też tam potem część zamknęli, nie? Wiesz, jak tam zamknęli tych, co tam byli na szpicy, to wiesz, znalazło się paru pretendentów do tronu, nie? No, zaczęli się tam kłócić między sobą, wiesz, tam nawet w jednym mieście jedna ekipa, co była, to się rozbiła na trzy mniejsze. Nie? Czy któraś z ekip lub grup przestępczych próbowała naliczyć jeden z waszych lokali? Chodzi mi o haracze. Ja osobiście z tym się nie spotkałem. Jeszcze trochę wcześniej, zanim ja zacząłem stać na bramka, to tamtych wszystkich właścicieli lokali to naliczała, czy próbowała naliczać grupa przestępcza, nie? Nie tam, nie kibole, nie bramkarze, tylko grupa przestępcza, nie? I wiem, że większość płaciła, nie? To były lata 90. Potem się już z tym nie spotykałem, nawet tam ze słyszenia i osobiście też nigdy się z tym nie spotkałem. Nie? Wracając do specyfiki twojego zajęcia, jak wygląda typowy dzień pracy bramkarza? W klubie, barze, dyskotece. Och, to właśnie, to zależy od tego, co to jest za miejsce, nie? No wiesz, robiłem w takim lokalu, w barze, gdzie no, przychodziłem, brałem sobie kawkę, siedziałem, rozmawiałem z barmanką, rozmawiałem z klientami, już nie stałem tam przy drzwiach, tylko siedziałem sobie na sali, no i tam się nudziłem większość czasu, próbowałem tam sobie z jakoś rozmowami zająć. No były takie kluby, gdzie trzeba było siedzieć jednak przy tych drzwiach, bo klientela była taka, że mogły tam przyjść osoby, które nie powinny się w tym lokalu znaleźć i lepiej było je przyblokować przy drzwiach. No albo też po prostu sobie właściciel lokalu tego życzył, nie? No to się spędzało większość czasu przy wejściu i tam raz na godzinę się obchodziło lokal, prawda, zobaczyć czy wszystko jest ok, czy ktoś tam nie śpi, czy ktoś tam nie żyga, czy komuś się tam krzywda nie dzieje. No a na dużych dyskotekach to wiesz, to był młyn,
No, męcząca robota to. Wiesz, cały czas na nogach, cały czas albo wejście, albo sala w ruchu. No, tam nie było luzu. To gdzie się tobie lepiej pracowało? W małym klubiku, czy może konkretnej imprezowni? W dużych klubach pracowało mi się lepiej, bo wiesz, zawsze miałem te plecy, nie? Zawsze tam ze mną pracowało trzech, czterech chłopaków, sześciu, nie? Różnie. No to wiesz, no jak jest taka ekipa, no to tam nikt ci krzywdy nie zrobi, nie? No, no chyba, że jakaś by tam inna ekipa wjechała, prawda? Kilkudziesięciu chłopak. No zaś te małe lokale to był taki plus, że mniej pracy było. Można tam sobie było posiedzieć, pogadać z dziewczynami, pogadać z klientami, wypić piwo nawet, zjeść obiad, wypić kawę. No tylko, że jak coś się działo, to człowiek musiał sobie sam radzić. Nie? Często stałeś sam na bramce? No, często. Nie? Parę lat przepracowałem, jakby to zebrać do kupy, to 8 lat, myślę, by się zebrało, co pracowałem w lokalach sam. Miałeś sytuację, w której doszło do awantury pomiędzy kilkoma zawodnikami, a ty stałeś na bramce zupełnie sam? No były takie sytuacje, wiesz co, pobiło mi się w lokalu kiedyś tam chyba z kilkunastu, nie? Jedna grupa to tam było czterech, pamiętam. Tych drugich to nie wiem ile tam było, z 8 ich tam może było, nie? No to wpadłem między nich, no i próbowałem ich tam rozdzielać, rozpychać, nie? No, oni generalnie to cały czas to chcieli się lać między sobą, nikt tam z nich mnie nie atakował. Także nie musiałem się z nimi wdawać w bójkę. No na tyle mi się to udało ogarnąć, że tą jedną, tą większą grupę wyrzuciłem ze środka, a tą mniejszą zatrzymałem w lokalu. Zamknąłem drzwi, no i na tym się skończyło. Zostawiłeś jedną ekipę w środku, żeby konflikt nie przeniósł się na zewnątrz? Tak, no bo laliby się dalej przed lokalem, prawda? No. Okej, tutaj udało się tobie w pojedynkę rozładować napięcie, ale czy miałeś sytuację, w której czułeś, że możesz wyłapać w tubę? No, były też takie sytuacje, nie? No, sam stałem na drzwiach, to jedna w sumie z takich bardziej drastycznych tam, znaczy drastycznych, efektownych czy widowiskowych. No, na mnie to zrobiło wtedy wrażenie. Sam stałem w drzwiach, dwóch klientów mi się pchało na chama do środka, nie? Byli wypici, nie chciałem ich wpuścić. No i jeden się tak pchał, że go odepchnąłem, on tam spadł ze schodów. Te schody nieduże były, tam 2-3 schodki były. Jak ten spadł ze schodów, to jego kolega próbował mnie uderzyć. Odruchowo zrobiłem unik, oddałem mu ciosem w nos. No i tak go niefortunnie trafiłem, że ten nos mu pękł. Z boku wyszła mu jakaś biała kość czy chrząstka, nie wiem co to było. Krew zaczęła tryskać jak z fontanny, nie? Popatrzyłem na to i pamiętam, sobie pomyślałem, czy powiedziałem pod nosem, o kurwa, nie? No ale wiesz, gość się przewrócił chyba później, zebrał się i poszedł, nie? Trzymając się za ten tryskający krwią nos, nie? I myślałem, że będę miał z tego jakiś problem, ale ani ten gościu nie przyszedł później z pretensjami, ani policja nie przyjechała, także nie wiem. Może nie zajarzył w ogóle, co mu się stało, nie wiem. Możliwe, ale nie o to się pytałem. Chodziło mi bardziej o sytuację, w której stałeś sam na bramce i widziałeś, że robi się dosyć gęsta atmosfera i tym samym czułeś, że to może skończyć się źle dla ciebie. A, okej, o to pytasz. No tak, miałem sytuację taką, w sumie jeden jedyny raz mi się zdarzyło, że dzwoniłem po kumpli, żeby przyjechali mi pomóc i to było wtedy. Przyszła wtedy grupa 8 osób. Już wesoła 20 mi się ich zachowanie nie podobało, bo to ja na takich to mówiłem zawsze, wiesz, kryminały, nie? Wiesz, taki typ takich złodziejaszków, nie? Z kryminału, cwaniaki, nie? Wiesz, te nosy, pamiętam, to mnie rozbawiło, bo te nosy mieli poprzestawiane, każdy w inną stronę, nie? I jeden z tych gości się przyczepił do klienta na sali, zaczął go tam straszyć, ja mu zwróciłem uwagę. No i on się wtedy do mnie przyczepił, nie? Tego klienta zostawił w spokoju, a mnie zaczął straszyć, że mnie połamie, że na wózku będę jeździł. No i jak to się zaczęło, to dzwoniłem do kumpli, bo czułem, że będzie problem i tak coś czułem, że tam ci jego koledzy, jak się zacznie, to mogą mu pomóc, nie? I
będę miał problemy z 8, nie? Mhm. I zadzwoniłem gdzieś tak z pół godziny wcześniej. Tam się potem okazało, że kumple poszli do szefowej ze swojego lokalu. Powiedzieli, o co chodzi, ta się zgodziła, żeby wcześniej klientów wyprosić i zamknąć lokal. I oni pojechali do mnie prosto pod ten klub. No i ten gościu, jak już przegiął za bardzo, tam mi ubliżył już takimi słowami, że musiałem na to zareagować. Dostał w łeb, wyciągnąłem go po schodach z lokalu do góry, wyrzuciłem go przed lokal. No tam minęło z 5-10 minut, on poszedł, jakiś pręt wytargał, nie wiem skąd, z jakiegoś płotu może wyrwał. No i wrócił się, zaczął tam tłuc po poręczach, u góry przy wejściu stał i wrzeszczał, że mnie zajebie, nie? Okay. Ta grupka tych 7, co tam z nim było, wcześniej tego nie zauważyli w ogóle, że ja go, że ode mnie dostał i go wyrzuciłem z lokalu. Jak usłyszeli hałas, to się pojawili i ja w pewnym momencie się znalazłem po środku, nie wiesz, tam ta 7 za plecami z drugiej sali przyszła i ten u góry przy wejściu z tym prętem, nie, po poręczach napieprza. No to był taki moment, nie, że kurde myślałem, że mogą mnie przekopać za chwilę. Wziąłem tam krzesło. No i tak jak te krzesło wziąłem, patrzę, kumple w drzwiach się pojawili za tym wariatem. No to się już poczułem pewnie, wiesz, do całej grupy dawać, wychodzimy na zewnątrz. No i jeszcze zanim zacząłem w ogóle z tym klientem, z prętem, to wzięli nas w kółko i jeden tam od tyłu z tamtych próbował do mnie doskoczyć i mi od tyłu uderzyć czy kopnąć. Kolega go znokautował, tamci zauważyli, że ja nie jestem sam, że mam tam jakieś plecy, to się już nie wtrącali, ja tam przekopałem porządnie tego wariata. W pewnym momencie to mnie kumpel zaczął odciągać, żebym dał spokój, bo go zabiłem. Grubo, powiedz mi, jakie są obowiązki bramkarza? No ja mogę ci powiedzieć, jakie powinny być obowiązki bramkarza. Na podstawie tych doświadczeń, które nabyłem przez lata. No bramkarz przede wszystkim to powinien dbać o bezpieczeństwo klientów, żeby im się krzywda nie działa. Żeby nikt nie ucierpiał, nikt tam nie był bity, nikt tam nie był molestowany. No a w razie jest taka potrzeba, to powinien tej osobie udzielić pomocy, wezwać do tej osoby pogotowie. No a druga taka rzecz to powinien dbać o interes właściciela lokalu, prawda? Czyli żeby tam nic nie było demolowane, niszczone, nie? No to takie powinny być obowiązki, no a wygląda to różnie, nie? No. Różną tam wizję pracy mają bramkarze. Z twojego tonu głosu słyszę, że nie do końca mają poprawną tę wizję pracy. No nie do końca poprawną. Wiesz co, niestety u nas jest to na zasadzie, jak to sobie wymyśli, nie? No. Nie ma czegoś takiego, jak tam w którymś kraju skandynawskim, żeby stać na bramce, to musisz normalnie skończyć kurs, dostajesz licencję i z tą licencją możesz pracować jako bramkarz, nie? No i tam już w ramach tego kursu to no, prawdopodobnie jest jakaś selekcja, że na przykład osoby karane do tej licencji nie dostaną. Też tam jakoś uświadamiają ludzi, na czym ta praca polega, jak się w jakich sytuacjach zachować. No dobrze by też było, tak uważam, że żeby się tym zajęły profesjonalne agencje ochrony, ale nie tak jak to wygląda teraz, bo teraz to wygląda tak, że wiesz, jakiś tam właściciel zwróci się do agencji ochrony, zapłaci im tam 30 zł na godzinę, czy 50 zł na godzinę, a do tego boroka z ochrony tam trafi 15 zł. No i ci, wiesz, biorą z obiektów, tam ściągają jakieś z portierni, z zakładów przemysłowych, z kogo tam mają do dyspozycji, ściągają jakieś na sztukę i za grosze ich tam wysyłają. No i potem tam sam się z tym spotkałem i słyszałem te historie od właścicieli lokali, od barmanów, że wiesz, stała agencja ochrony, klienci się lali albo tam, wiesz, postraszyli tych z agencji ochrony chłopaczków, żeby wypierdalali i się nie wtrącali, to ci tam stali z boku, a na przykład barman wyskakiwał zza baru i próbował uspokoić sytuację, nie? To jest, wiesz, to jest jakaś parodia, nie? Mówiąc, że powinno, najlepiej gdyby się tym zajęły profesjonalne agencje ochrony, to wiesz, żeby była jakaś minimalna stawka i dla właścicieli lokali, którzy tą ochronę wynajmują,
i dla agencji ochrony, żeby poniżej pewnej stawki nie schodziły. Za te pieniądze powinni szukać odpowiedniej osoby, szkolić je na umowę. Wtedy myślę, że mogłoby to funkcjonować tak, jak powinno to funkcjonować. No jest jak jest, no. Najczęściej niestety pracują na czarno, mają tam jakąś swoją wizję pracy, raz lepszą, raz gorszą. Właściciele lokali też często jak mają do wyboru zapłacić 50 zł na godzinę i dostać agencji ochrony tam jakiegoś gościa z portierni, to wolą dać na te 50 zł do ręki, czy tam 40 zł do ręki temuś byczkowi napakowanemu na czarno. No a potem to jest kwestia, czy dobrze trafi, czy niedobrze trafi. Nie. No tak. No, wiesz, o co chodzi. Nie? No. Są jakieś zasady, których bramkarz musi się trzymać? No wiesz co, no są, nie? No, pamiętam, to też zależy od grupy, nie? Od jakiejś tam ekipy. Każda tam grupa, ekipa ma jakieś swoje zasady. No tam w jednej ekipie, w której byłem, no to była zasada, że my nigdy nie dzwonimy po policję, nie? No to wiesz, to tak z punktu widzenia tego zawodu na przykład, nie? No to jest bzdura totalna, prawda? Bo masz gości, którzy w lokalu zaczynają się bić, kogoś ciężko pobili, nie? No ale nie, my nie zadzwonimy po policję, bo my na psy nie dzwonimy, nie? No i co? Ten gościu, co kogoś tam ciężko pobił, to my go wyrzucimy tylko z lokalu i on sobie pójdzie, nie? Albo ewentualnie my możemy mu wpierdolić za to, że on kogoś ciężko pobił, no i są dwa ciężkie pobicia, nie? No, dlatego też mówię, że dobrze by było, żeby profesjonalne agencje ochrony się tym zajmowały, bo wtedy mają pewne tam rzeczy narzucone z automatu, na przykład, że... Standardy. Tak, standardy, że wiesz, jest bójka, jakiś klient kogoś ciężko pobił, jest ujęcie, no i nie chce czy nie chce, honorowo czy nie honorowo, pracuje w tej firmie, jest zatrudniony, ma według procedur wezwać policję i tyle, nie? Co tam jeszcze z takich, wiesz, no było też to, że... Nie wychodzimy na solówki, nie? No to też taka zasada była, że nie po to się stoi tam w dwóch, czterech, sześciu na bramce, żeby wychodzić na solówki, nie? I się sprawdzać. Nie? Jak ktoś tam się chciał sprawdzać, to wiesz, nie, nie chce na zawody jedzie powalczyć. Zdarzyło się tobie walić solówę z klientem? Wiesz co, no były takie sytuacje, wiesz co, raz jeden klient zaczął bić drugiego, ja tam w niego wpadłem, dostał serię. Przyklęknął i ja mu odpuściłem w tym momencie, tylko go wyrzuciłem z lokalu. On tam doszedł do siebie na zewnątrz i mnie potem zaczął wołać na solo, nie? No tutaj się niefajnie zachował ten gościu, co ze mną stał, bo mnie na to solo wypuścił, nie? On tam był jeszcze, ten gość, jakimś kolegą, nie wiem, co on tam sobie myślał w głowie, że wiesz, że może się z jego kolegą będzie musiał bić, nie? Tam bez znaczenia. W każdym razie, wiesz, nie widziałem z jego strony reakcji. Jakaś tam presja była, to z nim wyszedłem, nie? No ta solówka to, wiesz, nie poszła mi za dobrze wtedy. No, ja, wiesz, lubiłem, ja trenowałem sporty uderzane, lubiłem boksować, lubiłem kopać. Ten gościu, to już wcześniej o nim słyszałem, że to był były zapaśnik i on najpierw zaczął straszyć mnie policją, że mu tam zęba ukruszyłem. Prawilnie. No, że mu tam zęba ukruszyłem i jak to teraz rozwiążemy, nie, wiesz, ja żem trochę zgłupiał, nie, opuściłem ręce. I on się wtedy na mnie rzucił, próbował mnie sprowadzić do parteru i się z tego zrobiło takie, wiesz, szarpanina, przewracanie, wstawanie. Ja go próbowałem uderzyć, on mnie próbował na ziemię cały czas sprowadzić. No summa summarum to, wiesz, ze zmęczenia gość odpuścił, ale ja też tam po paru minutach taki wyjebany byłem tą szarpaniną, że nie miałem siły, żeby za nim pójść i go tam dobić, nie? Tam poszedł gdzieś, poszedł rzygać w krzaki ze zmęczenia. No dobra, solowa potrafi zmęczyć. No. Czy bramkarz ma swobodę w podejmowaniu decyzji i egzekwowaniu zasad lokalu? To zależy dużo od właściciela lokalu. No jest taki właściciel lokalu, co powie, to ma być tak, tak, tak i tak, nie? No i co? No i się muszą chłopcy do tego dostosować.
No ale są też tacy właściciele lokalu, co generalnie to mają w dupie, nie? No. Ja miałem często takich właścicieli lokali, no raz poszedłem na bramkę, wierzysz w to, pracowałem tam chyba już z pół roku i kurwa właściciela na oczy nie widziałem, nie? No każdy ma swoje podejście do biznesu. Jak już o tym mowa, czy kiedykolwiek musiałeś lub musieliście tłumaczyć się przed właścicielem lokalu z działań, bo ten uważał, że została przekroczona jakaś granica? No były tam, wiesz co, no raz tam właściciel do mnie miał pretensje, bo tam jego, tam nie wiem, konkubinę, kochankę wyrzuciłem z lokalu. Z jakiego powodu? No jak się biła tam w lokalu, wiesz. O kupa. Co, no. Podjeżdża patolą. No, nie patola, nie, no. Było tam jakieś spięcie, no wiesz, dziewczyny tam się jakieś spięły, ta się tak nakręciła, że musiałem ją w końcu, ona była tym agresorem i ją musiałem wytargać z tego lokalu, nie, no. Najdelikatniej jak umiałem, nie, bo to, wiesz, kobieta od tego, nie, od właściciela, no. I co, właściciel miał później problem do ciebie? O to, że wytargałeś jego kobiety z baru? No mówił mi tam potem, że nie powinienem takich, nie mogę takich rzeczy robić, nie. Mówię, no jak nie mogę, nie, no to co miała tamtą kobietę dalej drapać, szarpać za włosy, kopać, nie, no. No wiem, ale nie możesz takich rzeczy robić, nie. No krzywa sytuacja. A raz, ty, raz to były jaja. Opowiadaj. To też, te kobiety to są pojebane, nie, no. Też od właściciela, żona, nie? Przyszła do lokalu, nie? I mówi, zamykam lokal, nie? Wypalać wszyscy, nie? Grubo. No, poszła na bar, nie? Klucze mi dawaj z lokalu, tam do barmanki. I wiesz, idzie wzdłuż stolików i mówi, zamykamy, wypalać, nie? Ale to dosłownie, tak, nie? Nie wychodzić, tak, że co? Tylko zamykamy, wypalać. No i dzwonię do tego właściciela, mówię mu, co się dzieje, nie? A on mi mówi, ty... Wiesz co, ja jestem na zewnątrz, mówię, weź ją tam jakoś, wyprowadź z lokalu, tylko bez bicia, nie? No i ja do niej podszedłem i, no i mówię, proszę ją, żeby wyszła, nie? Ta wścieklizny dostała, nie? Po twarzy mnie chciała podrapać, ta, pamiętam, wiesz, tym szponem mi w ucho zajechała, tam naderwała mi kawałek ucha. Ze szpica, z tych szpilek, wiesz, w jaja mnie chciała kopnąć. W końcu ją tam jakoś złapałem od tyłu i w powietrzu ją wyniosłem. Okopała mi tam jeszcze nogi. Wystawiłem ją przed drzwi, zatrzasnąłem te drzwi jej przed nosem. Minęła tam może parę minut, pięć minut. Patrzę przez szybę. Tam dalej, dalszy ciąg tej komedii. Ten tam faktycznie był przed lokalem, w samochodzie siedział. Tam mu się na masce samochodu położyła, a on z nią w kółko zaczął jeździć po parkingu. Piękna sprawa. Selekcja. Na czym to dokładnie polega i na co jest zwracana uwaga bramkarzy podczas wpuszczania ludzi do lokalu? Selekcja, to też zależy dużo od lokalu, nie? Jaki to jest lokal i od tego, jaki to jest właściciel. To stałem w takim lokalu, gdzie, wiesz, tak jak w tej komedii, nie? Właściciel miał takie, widzimisię, że wiesz, nie wchodzą osoby w obuwiu sportowym. Do rzutu młotem? No nie, no jakieś tam tenisówki. Sorry, musiałem. Okej, no. Adidasy, nie? No ogólnie obuwie sportowe, nie? I z paskami na tym, na dresie, nie? Tam jeszcze jakieś w jednym kolorze te spodnie, to tam mogły ujść, nie? Te spodnie dresowe, ale byle pasków nie było. No miał takiego hopla, no tak jak w tej komedii, nie? Że tam nie wpuszczamy w obuwie sportowe. Jest takie powiedzenie... Nie oceniaj książki po okładce, idąc tym tropem, czy były akcje, że wpuściliście typa, który był zajebiście ubrany, a ten zrobił największy gnój na imprezie? No były takie sytuacje. No jeden to przyszedł w garniturze, płaszczu w garniturze, wyglądał jak jakiś adwokat, zaczął się tam awanturować, no z psem jeszcze przyszedł. Nie wiem, no. Ze zwierzem? Ze zwierzęciem. Okej. Okay. No. Wiesz, to był taki lokal, gdzie nie staliśmy cały czas przy wejściu i tam potem na sali tym psem, żeśmy go zobaczyli, jeszcze tam się kłócił chyba z barmanką, no to żeśmy go wyprosili na zewnątrz. On się tam zaczął pchać z powrotem, dostał liścia od kumpla z bramki, bez słowa się obrócił, poszedł. Wrócił za pół godziny, przebrany w dres i z siekierą. Także no zdarzało się tak, że wiesz, ktoś tam wyglądał na poważnego człowieka na poziomie, to można było się zdziwić, nie? A jak się skończyła przygoda z siekierą? Były jakieś kontuzje? No u nas nie, no siekiera została odebrana, no. Rozumiem, pokojowo pewnie. No.
pokojowo. Jak oceniasz sam pomysł selekcji przed wejściem do lokalu? No bardzo dobry pomysł, nie? Wiesz co, szczególnie im większy lokal, im więcej gości, tym ta selekcja powinna być bardziej konkretna, nie? To już powinna być ocena nie tylko wizualna, nie tylko zachowania tej osoby, ale powinno być też sprawdzanie torebek i jakieś takie pobieżne obszukanie, wiesz, z zewnątrz kieszeni, kurtek, czy nie ma tam jakichś niebezpiecznych narzędzi, czy nie jest wnoszony jakiś alkohol. No zdarzało się, że pracowałem, nie, w takich lokalach, gdzie coś takiego żeśmy robili. No, to był standard, że chodzi kobieta i otwiera torebkę, nie? Tam różne rzeczy dziwne były czasem w tych torebkach. I wiesz, i gaz pieprzowy, i alkohol, i noże, nie? No. To może zdradzisz mi, w jaki sposób przedzierają się przez selekcję czy przez bramkę małolaci, niepełnoletnie osoby? No, słuchaj, ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo generalnie w tych lokalach, gdzie robiłem, to żeśmy nieletnich nie wpuszczali. Nigdy nie przewinął się tobie małolot na imprezie? Może były takie sytuacje, ale to bardziej, wiesz co, w barach czy w pubach, nie? No tak jak mówiłem, był taki bar, gdzie nie stałem cały czas przy wejściu. No to wiadomo, że chodził kto chciał, nie? No i to wiesz, bar tam był otwarty do 22, do 23, do 24. To jak tam sobie wszedł jakiś małolat czy małolata i barmanka sprawdzała dowód, nie? Alkoholu nie sprzedawała, kole kupił i se siedział, nie? No. Ale na dyskoteki nie, to wiesz, absolutnie nie wpuszczaliśmy osób niepełnoletnich. Nie? Jak mieliśmy jakieś wątpliwości z wyglądu, to prosiliśmy o pokazanie dowodu. Nie? I nikt tam z tym nie miał problemu i nikt się o to nie obrażał. Często dochodziło do spięć z klientami, którzy nie mogli wejść do lokalu, bo odpadli na selekcji? No, to zależy dla kogo to jest często. Nie? No, na pewno było dużo tych sytuacji. Wiesz co, no, czasem to mijał miesiąc i nie było w ogóle takich sytuacji, a czasem to w ciągu jednej nocy to parę takich sytuacji się zdarzało. Nie? A jak kobiety reagowały, gdy bramkarz nie chciał ich wpuścić do lokalu? Tam jedna kiedyś to odeszła z 10 czy z 15 metrów i nas zaczęła wyzywać od pojebanych sterydów, nie? I nam tam bluzgać od najgorszych, nie? No, ale to tam się zrewanżowałem przy okazji w innym lokalu. No trochę to chamskie było z mojej strony, ale wylałem jej kufel piwa na głowę. No trochę chamsko. No. Miałeś jakichś kolegów po fachu, z których brałeś przykład, czy raczej sam uczyłeś się metodą prób i błędów, jak postępować z klientami różnego typu i w różnym stanie? Słuchaj, na początku to było tak, no, nikt mnie w tą robotę nie wprowadził, nie? To już wiesz, to zahacza o ten poprzedni temat, o te twoje poprzednie pytanie, jak to powinno wyglądać. No nie powinno to wyglądać tak, że ktoś ci mówi, chcesz stać na bramce? Chcę, nie? No to w piątek 21 w tym lokalu, nie? No i przychodzisz do lokalu i coś tam se wymyślasz, nie? Jak ta twoja praca będzie wyglądać. Ja tam, wiesz, nasłuchałem się trochę historii wcześniej od kumpli z bramek, ale były historie najczęściej, jak tam była jakaś bułka, jak tam sobie poradzili, jak tam kogoś przekopali, nie? No i też człowiekowi taki powstawał w głowie obraz bramkarza, no, że trzeba być twardym, nie? Nikt ci nie może ubliżyć, nie? No i też przyznaję się, na początku miałem takie sytuacje, co wiesz, potem po latach, jak sobie o tym myślałem, to dochodziłem do wniosku, że zostałem wkręcony, nie? No a zostałem wkręcony dlatego, bo wiesz, to był tam mój pierwszy miesiąc, czy tam pierwsze pół roku pracy w lokalu. Byłem tam nowy, nie miałem doświadczenia. Wiesz, gdyby to było na przykład tam 2-3 lata później, to absolutnie bym się tak nie zachował i nie dałbym się tak podpuścić. Tam była taka sytuacja, że siedział sobie gościu przy stoliku, klient do mnie podszedł i mi mówi, ja tam byłem nowy w tym lokalu, a on do mnie mówi, że ty, ten tam przy stoliku, mówi, a że ten nowy bramkarz to jakaś taka cipa z wyglądu, nie, z zachowania, nie, a ja mówię, no to kurwa, to wiesz, tak nie może być, nie, że ja tu przyszedłem na bramkę pilnować porządku, a tu jakiś chodzi po sali i wiesz, rozpowiada, że ja się, wiesz, wyglądam i zachowuję jak cipa, nie, podszedłem do gościa, dostał
liścia od razu, nie? Nawet nie wiedział, o co chodzi. Przewrócił się na tym stole, z tym krzesłem do tyłu. Złapałem go za gardło, tam go przydusiłem i tam wrzeszczałem na niego. Wiesz, co kurwa, ja jak cipa się zachowuje, nie? Wypalaj z lokalu, nie? Wiesz, podniosłem go do góry. Jeszcze tam kopa dostał na odchodne, nie? No. Słuchaj, wstyd mi za takie sytuacje. Jestem pewien, wiesz, po latach, bazując na swoim doświadczeniu, to jestem pewien, że trafiłem na jakiegoś cwaniaczka, co, wiesz, chciał mnie sprawdzić i może tam, wiesz, chciał jakieś swoje prywatne porachunki załatwić i się mną posłużył, nie? No. Dlatego, no dobrze, wiesz, by było, gdyby to wyglądało trochę inaczej, nie? A później dostałem takiego chłopaka z innego lokalu, który już tam pracował trochę dłużej. Ten to zaś, wiesz, za wszystko liście walił, nie? Ktoś tam nie chciał wyjść, liścia dostawał. Komuś tam ubliżył, liścia dostawał, nie? Czy ktoś jemu ubliżył, liścia dostawał, nie? Ktoś tam na stolik wchodził, prawda, nie chciał zejść z tego stolika, tańczył, to go ściągał z tego stolika i liścia gościu dostawał, nie? No i... No, ja jak tak... wtedy oceniałeś takie zachowanie bramkarza? Wiesz co, no... Wtedy mi się wydawało, że tak powinna wyglądać praca bramkarza, nie? Rozumiem, że w taki sam sposób podchodziłeś do klientów wtedy. Tak. I sam zacząłem też tak robić, nie? To wiesz, to też były inne czasy, nie? To ludzie tam, co tego słuchają, to powinni wziąć sobie poprawkę, że to były lata 90., wiesz, nikt tam z kamerkami w telefonie nie biegał, nikt tam filmików nie nagrywał. No i też ludzie nie byli tacy, wiesz, obrażalscy jak teraz, nie? Czasem jakiś klient, co tam, to się często zdarzało, że tam za jakieś niefajne zachowanie dostał liścia, to potem potrafił jeszcze przyjść i przeprosić, nie? Że chujowo się zachował, nie? Przepraszam, czy może się dalej tam bawić w lokalu, nie? Tak to wyglądało kiedyś. No ale wiesz co, no to po czasie tam, no teraz już po tylu latach to ciężko mi powiedzieć, czy to było po 2 latach, po 3 latach pracy, to ta moja praca zaczęła się zmieniać, prawda? Że już przestałem tam ludzi za byle co w łeb walić tymi liściami. Wiesz, doszedłem do wniosku sam, że nie o to w tej pracy chodzi. Później, wiesz, były takie lokale, gdzie na przykład tam potrafiłem pół roku czy rok przepracować i przez ten rok czasu tam się zdarzyło, że z 2 osoby ode mnie oberwały i to już jak naprawdę mocno przegięły, nie? Rozumiem. Czy ty jako świadomy już swoich obowiązków bramkarz zwracałeś uwagę na, nazwijmy to delikatnie, nieodpowiednie zachowanie swoich kolegów po fachu w stosunku do klientów lokalu? No były takie sytuacje, często tam przy mnie kumple kogoś nokautowali. To wiesz co, to były osoby często niereformowalne, no. Ludzie co tam stali po 5, po 10, po 15 lat po bramkach i wiesz, dalej się cieszyli jak dzieci, że tam kogoś przekopali, nie? Były takie sytuacje, że wiesz, tam kumpel kogoś znokautował i spierdolił z lokalu, wiesz, pogotowie później było wezwane do tej osoby, policja przyjechała, ja musiałem głupa palić, nie? Że nie wiem, kto go pobił, nie? No. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale podczas naszej rozmowy co chwilę pada słowo kolega, koledzy i mam pytanie z tym związane. Czy w tej profesji można nawiązać trwałe, prawdziwe relacje z innymi bramkarzami? Wiesz, chodzi mi o takie prawdziwe koleżeństwo czy przyjaźń. Tak. Można. Miałem tam paru przyjaciół, nie? Którymi tam kontakt mam do teraz. I to były, wiesz co, to może warto podkreślić, nie? Że to były takie osoby, za którymi ja bym wskoczył w ogień, które by wskoczyły w ogień za mną. To były takie osoby, że wiesz, czy tam byłoby 10, czy 20, czy wiesz, czy bym wiedział, że nie wyjdziemy z tego cało, nie? To bym go nie odstąpił na krok, nie? Bo to był przyjaciel. Czyli prawdziwa i szczera relacja. Tak. Żeby nie było zbyt cukierkowo. Czy trafiały się osoby na bramce, które siały ferment? No to też. Tam jeden taki był, na przykład rewolucjonista, co chciał władzę w ekipie przejąć i tam chodził po bramkach i podburzał wszystkich, nie? I próbował tam jakiś montować
jakąś grupę przewrotową, nie? I co, poszło mu? No nie, nie, poszło. Potem klęczał i przepraszał, nie? Jakie jeszcze były załatwiane konflikty pomiędzy bramkarzami? W ogóle często dochodziło do jakichś spięć? No nie, no wiesz co, generalnie to tak, nie... Nie było bujek, wiesz, tam w lokalu nie było bujek między bramkarzami, nie? No może to, że no duże chłopy najczęściej, silne chłopy uderzyć potrafią. Każdy może tam jakiś, wiesz, respekt czuł, nie? Do drugiego, mniejszy lub większy. Albo czasem to po prostu było tak, że to, wiesz, kumpel z bramki, no to nawet jak się tam czułeś silniejszy od niego, no to nie wypada go pobić, nie? No jak to będzie wyglądało? Ale no tam po pijaku to bardziej już, nie? Się tam zdarzyło, wiesz, że siedzieli tam, imprezowali, pili i tam jeden coś tam pierdolił, a ten mówił, skończ pierdolić, nie, bo ci zajebie, nie? A ten mówił, no to mi zajeb, no to ten mu zajebał, nie? No, ale potem tam nikt do nikogo pretensji o to nie miał, jak już wytrzeźwieli, nie? To jeszcze jedno pytanie z tej serii. Bramkarze często opierają swoją reputację na sile i prawie pięści. Czy dochodziło czasem do sytuacji, w których jeden bramkarz chciał sprawdzić drugiego i pokazać tym samym swoją dominację? Nie, nie, no raczej nie. No takie łajzy to kibole były. To tam, wiesz, pewnie tam się, kurwa, ta część słuchaczy będzie się bardzo burzyć, ale to ja niestety tylko ich kojarzę z takich sytuacji, nie? Może nawet nie to, że poddymiali, ale że dziadostwo robili tam kolegom w lokalu, nie? Chciałbym teraz skupić się na imprezowiczach. Jak oceniasz poziom kultury i zachowania klientów odwiedzających kluby, bary, dyskoteki? No różnie, no. Co Polacy to nie mają umiaru ani w piciu, ani w ćpaniu, nie? No. Zgadzam się z tym. Najgorsi, szczerze mówiąc, najgorsi klienci, z jakim miałem do czynienia, to stary jakieś te... Lokal był wynajęty na jakieś chyba wigilie zakładowe i tego typu rzeczy, nie? Mhm. Kurwa, jak tą wódę dostali za darmo, nie? To wszystko było zażygane, kurwa. I wyciągałem zwłoki, kurwa, ten... Przez całą noc wyciągałem zwłoki z lokalu, nie? Kurwa, i tam po taksówki dzwoniłem i zamawiałem taksówki, nie? Nawet sami, wiesz, sami koledzy kolegów nie byli w stanie powyprowadzać, tylko wiesz, ja sam, kurwa, w lokalu, no bo to, wiesz, wigilia zakładowa, to nic się nie będzie działo, nie, no to sam przyjdź, nie? No to przyszedłem sam, nie, a tu, kurwa, roboty 10 razy więcej niż normalnie, nie, no. To tacy, no, a drudzy taki klienci, co ich źle wspominam, bardzo, no to psiarnia, policja, nie, no, to ci to, kurwa, też. Bo się potrafili zachować. W jakim sensie? No już wiesz co, no samo to, choćby to wciąganie amfetaminy, niszczenie lokalu, nie? Głupie teksty, głupie zachowania, pyskowanie, no, kurwa, jak to w ogóle wygląda, wiesz, jak gliniarz amfetaminę wciąga, to wiesz, ja to zawsze mówiłem, nie możesz być szarym, nie? Musisz być albo białym, albo czarnym, nie? Jak pilnujesz porządku, pilnujesz prawa, to go pilnuj na 100%, nie? Jak jesteś bandytą, to też bądź bandytą na 100%. No nigdy, kurwa, nie bądź szary, nie? A tu, kurwa, przychodzą gliniarze do lokalu i amfetaminę wciągają, nie? W Sylwestra. Powiedz mi, gdzie najczęściej lubi bawić się patola? W jakiego typu lokalach? Ja się z największą patolą spotkałem w takich małych właśnie osiedlowych dyskotekach. Nie? A to też zależało od dzielnicy. No, tam, no to źle wspominam, taki mały klubik w jednej z biedniejszych dzielnic, tam w tej mojej okolicy. No to tamto. Ci klienci, wiesz, obdarci, brudni, nie? Te nosy poprzestawiane, te laski śmierdzące, kurwa, nie? Wszystkie od tych lasek cuchnęło potem zmieszanym jakimiś tanimi dezodorantami. Dziadostwo, nie? Dziadostwo. I oni zawsze tam, wiesz, przed wejściem do lokalu, to gdzieś tam wypili jakieś pół litra na szybko, w dwóch czy w trzech i potem kupili po jednym piwie, wiesz, dla właściciela z tego tam interes żaden, ci tam najebani w lokalu, nie, no. A najgorsze zachowanie klienta bądź klientki, które utkwiło w twojej pamięci? Ach kurde, to wiesz stary, to musiał dostać to pytanie wcześniej, się zastanowić dłużej, bo sporo tego było, ale co, no, tak na przykład, co mi teraz przyszło do głowy, wiesz, że taka para była w lokalu, nie?
No i ta laska rozbiła gościowi szklankę na głowie, nie? Ten się, wiesz, łeb rozcięty, krwią się zalał, nie? On jej w rewanżu wypłacił na brzuch, hak, nie? Ta się zgięła jak fu. Wiesz, wyrzuciliśmy jego i ją z lokalu, nie? No tam stałem na schodach wtedy i patrzałem, czy on tam jej nie będzie dalej katował przed tym lokalem, nie? Ale co ty, wiesz, minęło tam parę minut, ta tam złapała oddech, coś tam pogadali chwilę. Ty, za chwilę się całują, nie? Ten jeszcze, ten wiesz, cały ryj zalany w krwi, nie? Ale już objęci, już jest wszystko okej, nie? I się całują, nie? Pięknie. Ale mam jeszcze jedno pytanie z tej serii. Czy zachowanie któregoś klienta sprawiło, że poczułeś się zażenowany? Żenowany. Mogę ci powiedzieć, czym się czułem zażenowany, jeśli chodzi o barmankę, nie? Bo to jak koledze na zapleczu ten gałę zrobiła, nie? Nad ranem, a 10 minut później jej mąż przyszedł ją odebrać z pracy, czy tam pół godziny później, ta z nim sobie buziaczki robiła, nie? To Ja tym się czułem pierdolę. zażenowany. No. Na co zwracałeś szczególną uwagę, obserwując klientów? Na co ja zwracałem uwagę, jeśli chodzi o klientów? No na pewno, wiesz co, robiłem się elektryczny, jak mi tacy przychodzili, co na kiboli wyglądali, nie? Bo to można było ich poznać od strzału, nie? Tak samo przy gliniarzach się robiłem elektryczny. No gliniarza to, wiesz, też zawsze potrafiłem wyczuć na 90 parę procent, nie? No złodzieje to tam, wiesz, też byli specyficzni. Znaczy oni tam nie kradli w lokalu, tylko wiesz, to byli tacy złodzieje, co tam radia kradli w latach 90., nie, samochody, no to oni tam taki sposób zachowania, gadki też mieli specyficzny, nie. Oni to wiesz, to nie mogę powiedzieć, żeby tam się źle zachowywali w lokalu. No kolejna taka grupa to wiesz, ci co tam ćpali, nie, no z nimi czasem był problem, nie, bo z nimi była jakaś awantura, to ciężko ich było usadzić, nie? No, tam jednego pamiętam, to szturmował nam wejście chyba z 4 czy z 5 razy. 4 z 5 razy żeśmy go nokautowali w drzwiach. Ten padał dosłownie, no jak na filmie, nie? Padał na 3-4 sekundy. Tam koledzy go odciągali do tyłu. Ten im się wyrywał i z powrotem na nas się rzucał i nas próbował bić, nie? No. Po tylu latach w tej profesji potrafiłeś wytypować zawodnika, który będzie sprawiał problemy? Tak. Po czym? Co to było, widać już tam, niektórzy się tak napinali, siedząc przy barze, wiesz, te pięści zaciskali, rozglądali na prawo, na lewo, coś tam buczeli pod nosem, nie? A czasem po prostu, wiesz, podchodząc nawet do lokalu, już tam ich, wiesz, sposób rozmowy, głośność, zachowania, to już sygnalizowało mi nadchodzące kłopoty. No i się zdarzało, że wiesz, że się nie pomyliłem, bo jak nie chciałem ich wpuścić, to potem były problemy przy wejściu, nie, czy przed lokalem. Prawdopodobnie gdyby weszli tam za godzinę czy za dwie byłby zamykany lokal, to miałbym problem z nimi w środku w lokalu, nie? No jest taka intuicja, nie? Tam po latach faktycznie się coś takiego nabywa. Słyszałem, że tajną bronią bramkarzy na tych najbardziej uciążliwych klientów są zakazy wstępu do lokalu. Często rozdawaliście takie bonusy? No zdarzało się, nie? Zdarzało się. No ja na przykład tam zdarzało się, że dealerom robiłem szlaban, nie? Zdarzyło się też, że cyganie mieli szlaban całkowity, nie? Na wchodzenie do lokalu, bo w pewnym momencie to do tego klubu głupki zaczęli przychodzić w paru i z siekierami, nie? Też tam jakichś klientów, tych Polaków, nie? Też tam jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego pobili i w końcu żeśmy się tam zebrali w paru chłopaków, siedzieliśmy tam cały tydzień, wszystkich cyganów żeśmy wyrzucali, nie? Którzy tam chcieli wejść. Co trzeba było odpierdolić lokalu, żeby zasłużyć na takie wyróżnienie, jakim był zakaz? No to stary, no to gruba, no musiałbyś tam kogoś pobić konkretnie, nie? Żeby cię tam później do tego lokalu nie wpuszczać. Albo, no na pewno były takie sytuacje, że jakiś tam bramkarz kogoś personalnie nie lubił, nie? No. Ja miałem takiego cymbała,
to wiesz, wyszedł z lokalu i zaczął tam wrzeszczeć, jebać bramkarzy i tak dalej, nie? No to sobie go zapamiętałem i potem go złośliwie już nie wpuściłem. Nie? Kobiety też się łapały na takie zakazy? No, jedną taką kojarzę. Dajesz. Kurde, to wiesz co, to ta kobieta to była większa ode mnie, nie? Nie wiem, ile ona ważyła. Większa była o pół głowy, ile tam mogła ta locha ważyć ze 110. Dlaczego ja tak mówię locha, nie? No bo się zachowała jak świnia, nie? Dopieprzyła się do barmanki tam o nic. Zaczęła wyzywać tą barmankę, nie? Podeszliśmy z kolegą do niej. Zwrócić jej uwagę, to ta nazo pluła, nie? A potem jak żeśmy kazali opuścić lokal, to się na nas rzuciła i nas pobić chciała, nie? Przed tym, przed lokalem to jeszcze kumplowi chciała tą szklanką w łeb przyłożyć, nie? No to kumpel wtedy odruchowo jej liścia sprzedał. No to ona miała tam parę tygodni laban. Potem jeszcze przyszedł tam w międzyczasie chłopak z jakimiś pretensjami, nie? Że jak ten, czemu jego dziewczyna liścia dostała, nie? Ja mówię, no czemu, nie? No kumpel się bronił, nie? No już mu nie chciałem mówić, że jego dziewczyna do drobnych nie należy. No to bez kitu większa baba była ode mnie, nie? No. W każdym razie później już nie kojarzę, żeby z nią były jakieś problemy. Może tam w ten jeden wieczór to coś tam przyćpała nie to, co trzeba i się w głowie poprzestawiało. Jakie jeszcze zachowania klientów ciebie wpieniały? Do białej gorączki mnie doprowadzało, jak prosiłem kogoś, żeby nie wchodził albo żeby wyszedł. No to wiesz, wyszedł i stanął sobie przy drzwiach, i stał przy tych drzwiach, nie? No. I coś tam ględził, i gadał, nie? I marudził, nie? To naprawdę, jak masz takich sytuacji parę przez noc, czy paręnaście, to trzeba mieć cierpliwość, nie? To wiesz, o to też zahacza o tych z piwem, nie? Co wychodzili z piwem. Nie wolno było wychodzić z piwem, czy z alkoholem, bo tam mogła przyjechać ta straż miejska, ten właściciel mógł dostać tam mandat wysoki, nie? Co chwilę kurwa ktoś wychodził z tym alkoholem, nie? I mówiłem, że nie wolno wychodzić ze szkłem, nie? Proszę wejść do środka, proszę wejść do środka. A on se tu stanie, on se tu postoi, on kurwa pół metra przed wejściem, nie? Ale on z tym nigdzie nie idzie. On tej szklanki nie ukradnie i takie pierdolenie całą noc, nie? No. To wszystko? Jeśli chodzi o takie denerwujące, nie? No... No to wiesz co, no denerwujące to też byli ci, to wiadomo, nie? Co się uchlali jak świnia. Film mi się urwał i ciężko takiego było dobudzić, nie? No wiesz, czasem sam byłeś w lokalu i no i chłop jakiś 90-100 kilo, a ty go potem dobudzić go nie idzie i targaj go nieprzytomnego, wiesz, do wyjścia, nie? To na pewno to też było denerwujące. Zresztą tam na to budzenie to różne mieli sposoby, nie? Tam chłopcy. Niektóre to, wiesz, może nie za fajne, bo tam... Pamiętam, że wrzucali te kostki lodu za kołnierz, nie? Jeden tam taki pomysłowy był, to wiesz, skręcał tam serwetkę, wsadzał między palce i podpalał, nie? Pomysłowy ziomek. No, pomysłowy Dobromir, tak. Ja wiesz co, ja osobiście to ściskałem małżowinę uszną, nie? I to tak 90% tych takich, co nie szło dobudzić, to ściskanie tej małżowiny usznej to budziło, nie? No. To taki był jeszcze, powiedzmy, w miarę przyzwoity sposób dobudzania. No. Czy było coś, co potrafiło ciebie momentalnie wyprowadzić z równowagi i odpalałeś na maksa? No tak, nie no. To szczególnie na początku tej mojej kariery bramkarskiej, to gdy mi ktoś ubliżył, prawda? No, generalnie to na początku tamtej mojej kariery to te ręce szybko mi latały. Dużo mi nie było trzeba, żeby komuś tam liścia sprzedać. I to tam nie tylko w lokalu, ale też w różnych innych miejscach. Potrafiłem na ulicy tam jakiegoś gościa zliściować. Tam za jakieś nieładne zachowanie i w galerii handlowej, nie? No, aczkolwiek to ja nie byłem osobą tam zaczepiającą, nie? Tylko że, wiesz, taki miałem sposób rozwiązywania konfliktów. Czyli zachowania z pracy przyniosły się na twoją sferę prywatną, tak? Tak. Długo z tym walczyłem, prawda? Czy w swojej karierze trafiłeś na typa, który odpalił ciebie momentalnie i cała sytuacja wypnęła się spod kontroli? Nie. To bardziej pamiętam inne sytuacje, wiesz, takie co
mogły wpłynąć na moje życie w taki bardzo drastyczny sposób, nie? Że mogłem tam no, na przykład kogoś zabić, nie? I niechcący i pójść na parę lat siedzieć za to. No, pierwsza taka sytuacja to wiesz, było jak żeśmy tam z kolegą wpadli w paru gości, tam trzech dostało nokauty, reszta się rozbiegła. Ten jeden, co leżał na ziemi, jeszcze ten na wszelki wypadek pociągnąłem mu z buta. On, wiesz, tam dostał drgawek na tej ziemi. Potem się okazało, że miał przesunięte kręgi szyjne. Konkretnie? No. Tam, wiesz, dostał kasę za to, żeby nie robić z tego sprawy. No, to była taka pierwsza, wiesz, pierwsza sytuacja, pierwsza refleksja, co mnie otrzeźwiła, nie? Że kurwa, trochę mocniej bym pociągnął tego kopniaka, przerwałby mu tam te kręgi szyjne, byłby trup i zmarnowane życie, nie? Na samym początku. Nie? No a druga też taka sytuacja była, wiesz, jak gościu tam, no, wprawdzie on nie ode mnie dostał, ale ode mnie dostał najpierw liścia, nie? Coś mu się tam pomyliło i zamiast mi oddać, to mojego kolegę chciał uderzyć. Kolega się zasłonił i niepotrzebnie go z pięści uderzył. On stał tyłem do schodów, spadł z tych schodów, z dość wysokich schodów, tam parę metrów, przekoziołkował. No to wtedy pamiętam, że widziałem to jak na zwolnionym filmie, nie? Tym bardziej, że tam wcześniej kumple mieli takie sytuacje, że ktoś tam w podobny sposób ze schodów spadł i zginął, nie? No. I tam podostawali wyroki za to, nie? No ale ten się, wiesz, podniósł, otrzepał i już wyszedł tam bez awanturowania się, nie? Często dochodziło do bujek z klientami? To zależy w jakim lokalu, nie? To wiesz, no tak jak mówię, w jednym lokalu może to było też tam już zasługa mojego doświadczenia, nie? Wieku, doświadczenia. To był na przykład lokal, gdzie tam przez rok czasu to było parę bujek, a z dwóch klientów może ode mnie dostało, nie? A te bujki, co tam jakieś były w międzyczasie, to uspokajałem, nie? Tam wyrzucałem tych klientów, rozdzielałem. Ale były, wiesz co, były też takie lokale, gdzie dolali się według grafiku, nie? No. Co piątek, co sobotę, kurwa, przychodziły tam te przeszczepy, nie? Pijani, naćpani, kurwa, byle co, byle powód i za chwilę ten już się kotuje, już się leją, ja tam wpadam, wiesz, żeby to uspokoić, na prawo, na lewo rozdaję, wiesz, te ciosy, te kopnięcia. Tam, no, ja też się śmiałem, że ich wyrzucałem jak worki z kartoflami, bo tak ważyli po 50 kilo, nie? No. No też był taki jeden lokal, gdzie wiesz, tych bujek było o tyle, nie, i to taki był okres, nie, i to bili się między sobą, tam klient z klientem, a jak się ich próbowało rozdzielić, to się czasem do nas stawiali, to myśmy ich lali, nie, że plus jeszcze te liście, co tam się wypłacało standardowo. Pamiętam, raz jechałem na tą bramkę, nie, i tak po drodze patrzałem na te moje dłonie, a one takie kurwa powykręcane jakieś, popuchnięte, te torebki stawowe kurwa popękane, paluchy jakieś kurwa powykręcane. Patrzałem na te ręce, szedłem do roboty i sobie myślałem, kurwa, żeby tylko dzisiaj był spokój, nie, poważnie. Już mi się normalnie, wiesz, przejadło tymi bójkami. Nie? Co jest najczęstszą przyczyną konfliktów w barach, klubach, dyskotekach? No co, no alkohol, nie? Alkohol i ścisk, nie? Tłok. Tam było najwięcej bujek, gdzie było ludzi ponad miarę wpuszczonych i się w środku na sali się bawili jak śledzie w puszce, ściśnięci jeden obok drugiego, no to tam dużo nie trzeba było, wiesz, tu niby ktoś tam kogoś turknął specjalnie czy niespecjalnie, tu niby ktoś tam komuś dziewczynę obmacał, nie? No dużo nie trzeba było, to no w takich klubach to było tam po paręnaście sytuacji przez noc, że no, może nawet nie bujek, ale że trzeba było tam ludzi wyprowadzać, wyrzucać, rozdzielać. Nie? No. Załóżmy, że któryś z klientów nie przypasował bramkarzowi od samego wejścia. Czy ciężko jest znaleźć powód, żeby się dojechać do chłopa i wyrzucić go na zewnątrz? No wiesz co, no jak człowiek tam chciał znaleźć powód, to znalazł. No, no był taki, wiesz, kumpel, no na przykład kumpel tam
porównał go tam kiedyś gościu przy wejściu do jakiegoś tam tego polityka, nie? No, że wygląda jak ten polityk, nie? No to ten, wiesz, kurwa, łaził już markotny, nie? Wkurwiony, bo ktoś tam go porównał z wyglądu do jakiegoś polityka, nie? Gościu tam niechcący przewrócił szklankę z piwem, to ten kurwa dopadł od razu do niego, zaczął go tam lać przy tym stoliku, nie? Ja ci dam, kurwa, tego tam jakiegoś mazowieckiego czy kogoś, nie? No. A jak ta kwestia wyglądała u ciebie? Często musiałeś szukać palca do pupy, żeby pozbyć się kogoś z lokalu? No ciężko mi sobie teraz przypomnieć, nie? Ale miałem inną sytuację, że wiesz, gościu z innej bramki się źle o mnie wypowiadał, nie z naszej ekipy, nie? I pojechałem do niego na bramkę z kumplem, w dwójkę żeśmy pojechali, bo ich tam też dwóch stało, kumpla tylko poprosiłem, żeby tego drugiego przypilnował, żeby się nie wtrącał, tamtego wyciągnąłem przed lokal i go zlałem, nie? Taką miałem sytuację. Czy to prawda, że bramkarze czasem sami prowokują bójki z nudów, z chęci sprawdzenia się? Wiesz, temu delikatnie zajebie z bara, temu coś tam na ucho powie. Nie. Ja się z tym nie spotkałem, żeby to tak wyglądało w ten sposób, że chodzą tam, szturchają ludzi na sali, ubliżają ludziom na sali. Nie, no, taki co chce komuś, co lubi komuś przyłożyć, to nie musi tego szukać, nie? Bo przy wejściu tam zawsze się znajdzie jakiś klient, co się tak odezwie, że ten bramkarz wyrywny może to zinterpretować tak, żeby mu to pasowało, nie? Rozumiem. Z twojego doświadczenia, kto jest agresywniejszy? Kobiety czy mężczyźni? No gorsze są kobiety, nie? Gorsze są kobiety. Czasem się zdarzało, że wiesz, przez te kobiety to tam Bogu ducha winien klient obrywał, nie? Bo wiesz, klient tam, może nawet i klient zaczął, nie? Ale tam jak się go wypraszało, to ten się spokojnie zbierał do wyjścia, a ta wariatka się tam rzucała dalej, wrzeszczała, bić się chciała, nie? No i w końcu, wiesz, chłop chcąc nie chcąc, to próbował tam swoją kobietę ratować i na końcu to on najgorzej na tym wychodzi. Czyli potwierdza się to, co myślałem. Mianowicie jak kobieta rozkręci aferę lub sprowokuje zadymę, to zawsze wychodzi gruby gnoj. No, kobiety w ogóle są bezwzględne, nie? To ja częściej się spotykałem z rozbijaniem szklanek na głowie przez kobiety niż przez facetów, nie? Na przykład, nie? Albo wiesz, kobieta, gościu nieprzytomny leżał na ziemi, a ta potrafiła go jeszcze tymi szpilkami, nie? Po nim skakać, wiesz, tymi obcasami, nie? Co facet już poszedł tam nieprzytomnego by zostawił, a ta jeszcze tymi szpilkami tam dobić go chciała. Grubo. Często kobiety biły się na twojej zmianie? Nie, częściej faceci, nie? Tylko że kobiety to jak już zaczynały, to bardziej pojebane były od facetów, nie? Coś w tym jest. Powiedz mi teraz, do czego może posunąć się bramkarz, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i klientom bawiącym się w jego lokalu? Powiem ci w ten sposób. Nie? Każdy obywatel, będąc świadkiem przestępstwa, nie? Może zareagować na to, dokonać ujęcia tej osoby. Nie? I generalnie w oparciu o to bramkarze powinni działać, nie? Tym bardziej jeśli tam nie są wpisani, nie są wiesz, z jakiejś agencji ochrony, nie są wpisani tam na listę tych pracowników ochrony, to mają takie prawo jak każdy obywatel. Czyli wiesz, jak widzisz, że ktoś kogoś bije, nie? To możesz tą osobę obronić, tam używając współmiernych środków, nie? Czyli nie, że wiesz, tam chłop liściuje drugiego, a ty podbiegniesz od tyłu z hokerem i mu tym hokerem zasadzisz, nie? No. Okej. Okay. Tylko tam współmiernie do sytuacji, nie? No i też, wiesz, masz prawo, jeśli ktoś komuś tam zrobił krzywdę tobie czy jakiemuś klientowi, to w oparciu o to możesz ująć tą osobę, wezwać służby i przekazać tą osobę, nie? Służby. Ty miałeś przy sobie jakiś sprzęt lub specjalne gadżety na awaryjne sytuacje? Większość czasu przestałem bez żadnego sprzętu. Tam w lokalach, w których stałem sam, no to miałem przy sobie gaz pieprzowy i kastet. Gaz pieprzowy to
miałem tam na jakichś klientów bardzo uciążliwych, a kastet to miałem na wypadek sytuacji, gdyby tam jakaś ekipa mi wjechała, to wolałem mieć coś takiego pod ręką, że będę mógł, wiesz, bić mocno i skutecznie, nie biegać gdzieś tam na zaplecze po jakiś kij. No tu sobie podkreślę, że nigdy żadnego klienta nie, z lokalu nie uderzyłem tym kastetem, nie? A tym gazem pieprzowym to w sumie raz mi się zdarzyła sytuacja, że tam gościa spsikałem tym gazem i to jeszcze złośliwie zrobiłem za to, bo tam kobietę znokautował przed lokalem, nie? No to prawidłowo postąpiłeś. No. Będąc w temacie sprzętu, z jakich narzędzi do pacyfikowania typów korzysta najczęściej ochrona? No co im tam fantazja podpowie, nie? No to pałki, nie? No pałki wszelkiego rodzaju, bejsbole, no siekierki. No ja tam też raz tam z siekierką latałem, ale to wiesz, nie u siebie w lokalu, tylko jak żeśmy gdzieś tam jechali, nie? I co jest najskuteczniejsze z tego wszystkiego? No słuchaj, wszystko co jest przedłużeniem ręki, nie? No, wszystko co jest twarde, wszystko co jest przedłużeniem ręki, nie? O, tu taką ci mogę przy okazji zabawną historię powiedzieć, jak tam z jednego miasta dwie ekipy się pobiły i tam przed lokalem mieli tam te pałki, mieli siekiery i dwóch tam dostało po łbie. Dość poważnie, jeden z jednej ekipy, drugi z drugiej. Ty, wylądowali w tym samym pokoju w szpitalu, położyli ich obok siebie, nie? Mogli się pogodzić. No, mogli się zaprzyjaźnić, no. A 100%. Lecimy z kolejnym pytaniem. Jak powinni zachować się bramkarze, gdy widzą, że przed lokalem dzieje się coś złego? Powinni wjechać w taką akcję, czy może raczej odpuścić, no bo to już nie jest teren klubu, dyskoteki czy baru? To zależy od ochrony. No ja słuchaj, jeśli widziałem, że komuś się przed lokalem dzieje krzywda, choć teoretycznie tam mógłbym to olać, nie, to jeśli się tam działo coś złego przed lokalem, to interweniowałem, nie? No i no, miałem takie sytuacje, że wiesz, ktoś tam kogoś bił przed lokalem, wybiegłem do tej osoby i ją ratowałem, nie? No. No ale miałem też w drugą stronę, nie, że wiesz, tam ślisko było i gościa wyrzucałem z lokalu i on się ze mną zaczął szarpać przed lokalem, się z nim wypierdoliłem i tam na tej ziemi żeśmy się kotłowali z pół minuty, zanim mi się udało na niego wejść i go tam jakoś uspokoić, a kumpel stał na schodach i się przyglądał, nie? Ja się później go spytałem, czemu mi kurwa nie pomógł, nie? Więc to kurwa jest, ja się z gościem przewracam, a ten stoi na schodach i się przegląda mnie, on mówi, bo jemu szef powiedział, że jego interesuje tylko to, co w lokalu, nie? Się dzieje, nie? Także to był ostatni wieczór, co żeśmy razem stali, nie? No. Czy któraś z twoich interwencji przed lokalem obróciła się przeciwko tobie? Tak, tak, była taka sytuacja, jak tam miejscowi złodzieje, no to faktycznie złodzieje byli, bo oni wtedy, tam była moda na te radia samochodowe, opierdalali tam te samochody. No i przyszedł tam jakiś gościu spoza tej dzielnicy z dziewczyną. To się chyba tam tym miejscowym nie spodobało, bo się do niego przywalili przed lokalem i go tam chcieli przekopać, czterech czy w pięciu. No to tam wybiegłem, rozdałem tam parę ciosów, kopniaków. No obgarzali mi się później, nie? Że im się to bardzo nie spodobało, że jak to, nie, ja tutaj ich miejscowych biję, nie, tam z powodu jakiegoś gościa, wiesz, tak tam mi przekazali przez życzliwą osobę, nie, w cudzysłowie, że oni tego tak nie zostawią i że się na mnie szykują, nie, tam po tym, po bramce, nie, że mi tam, wiesz, w kominiarach z pałami, że mi napierdolą za to, nie. To im też przez tą życzliwą osobę przekazałem, że mnie będą musieli zabić, nie? Bo jak mnie nie zabiją, to wystarczy, że jednemu, pierwsze co zrobię, to jednemu z nich ściągnę kominiarkę i będę wiedział, co to za grupka jest, nie? I im odpowiednio za to odpłacę. O, jak już o tym wspomniałeś, czy musiałeś robić safari na mieście za konkretnym chłopem, bo ten narobił gnoju na jednej z imprez, ale udało mu się niepostrzeżenie wymknąć i tym samym uniknąć konsekwencji? Były takie sytuacje, wiesz, że tam goście narobili dziadostwa, wyszli z lokalu, nie?
Potem myśmy się przeszli po sali i patrzymy, a tam taki syf przy tym stoliku, wiesz, alkohol ich własny pod stolikiem, pety, wiesz, popielniczek wyrzucone pod stolik, jakieś szkło potłuczone, no syf straszny, nie? No a tam było tyle ludzi, że wiesz, po prostu nie było widać z jednego końca sali, co tam się dzieje w drugiej części sali, a też no, przez ten tłum to nie za bardzo było jak się przeciskać tam i przemieszczać po prostu po tej sali, nie? Potem nam dopiero jak oni wyszli, to nam powiedziała o tym barmanka, nie? Czy tam kelnerka. No ale co, minęło, wiesz, 15 minut, a tam przylatują goście ci z tego osiedla i mówią, że się biją tam z jakimiś klientami, co wyszli tam przed chwilą z lokalu, nie? Ich tam czterech było przy tym stoliku. I żebyśmy im pomogli, nie? Czy im pomożemy, nie? Ja tak myślę, ty kurwa, to chyba są ci, co wyszli 15 minut temu, co te dziadostwo narobili, nie? No to dawaj, nie? To pomożemy tym miejscowym chłopakom. Pobiegliśmy tam za nimi, to faktycznie byli ci goście i żeśmy im tam wpierdolili, nie? No ale tam kumpel takiego kurwa amoku dostał, no on często takiego amoku dostawał, a chłop jak tur. 120 kilo, nie? Mm-hmm. Jeden już tam leżał na ziemi, ten go trzymał jeszcze za ubranie pod szyją i tam, wiesz, wsadzał mu te gwoździe. Jeden z tych miejscowych, cośmy tam pobiegli im pomóc, nie? Wiesz, klepnął go po ramieniu i mówi mu, kurwa, już daj spokój, już mu starczy, nie? A ten się wyprostował, jego złapał za szmaty i mu byka wypłacił. I kurwa, ty, tak mu byka wypłacił, że ten się, kurwa, cofnął, wiesz, cofnął się tam o metr do tyłu, nie? Pochylił i dwa zęby wypluł, nie? Grubo. No grubo, grubo, nie, nie? Ja musiałem dopiero tego, wiesz, tego kolegę, kurwa, złapać i odciągnąć, żeby z tego amoku wyszedł, nie? No, no ale to wiesz, no, kurwa, jak gościu tam walił, kurwa, tygodniowo parę paczek omadrynu, no to co się dziwić, nie? No, w sumie prawda. Właśnie. Często odklejało się chłopakom na bramce od rydów? Tak, no kurwa, no co tu dużo gadać, stary, jak masz 10 czy 20 razy wyższy poziom testosteronu niż powinieneś mieć, nie, to o czym tu w ogóle mówić, nie, to byle co, wiesz, wystarczyło takim, żeby odpalili, nie, no, wiesz, no byli tacy, co tam sobie brali takie dawki, powiedzmy, normalne, nie, jeden środek, jakiś testosteron, i tam, wiesz, wziął sobie na miesiąc dwie, trzy paczki i się zachowywał normalnie, nie? No, nabrał tej masy mięśniowej, zachowywał się normalnie, nie? Siły tam nabrał. No ale byli tacy, co, wiesz, parę środków, parę razy większe dawki, walili tygodniowo, no to ci to czasem chodzili jak w amoku, nie? A ty biłeś teścia? Albo coś innego? Tak, brałem tam... Ale wydaje mi się, że brałem to z głową, nie? No. A generalnie to, wiesz, tam ostatnie parę lat, co tam przestałem na bramce, to nie brałem już anabolików i dawałem sobie radę bez tych anabolików, nie? Anaboliki to, wiesz, przestałem brać, tam powiedzmy, jak tam jakieś moje te aspiracje sportowe się skończyły, nie? No. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku naszej rozmowy, mam jeszcze dwa pytania dotyczące awantur. Najmocniejszy wpierdol, jaki spuściłeś klientowi, to? So, no chyba ta sytuacja, nie? Wiesz, te przesunięte kręgi szyjne, nie? To mnie tak ruszyło, nie? No też ta sytuacja, co wspominałem, że tam gościowi ta kość wyszła bokiem, nie? Z nosa, to chyba samego mnie to przeraziło, ten widok, nie? To no była też taka sytuacja, że gościu podobno w szpitalu wylądował i tam stracił część słuchu w tym uchu, nie? No potem jeździłem za nim i go szukałem, żeby to odkręcić, nie? No, bo on tam miał pobyt powyżej 7 dni w szpitalu i by sprawa poszła z urzędu, nie? Gdybym tego nie odkręcił, nie? No ale tam się dogadałem jakoś z nim, nie? Miałeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu którejś z awantur? Bo na przykład przereagowałeś, albo źle zareagowałeś w jakiejś sytuacji? No miałem, nie, no, ale to wiesz, to wynikało z braku doświadczenia i też z tego, że nie miałem dobrych wzorców na początku, nie. Potem, wiesz, po czasie dopiero, jak już tam miałem większą świadomość,
to miałem tam wyrzuty sumienia. No na przykład, wiesz, gościu nie chciał wyjść z lokalu, tam spał na stoliku, budziłem go raz, drugi, trzeci, nie. W końcu mu wykopałem krzesło spod dupy, ten się zebrał, nie, wyszedł. No i ja stałem na schodach, a on, wiesz, on stał przed schodami, patrzy na mnie, ja na niego, do mnie, no i co się kurwo gapisz, nie? No. I tam za plecami słyszę, wiesz, tych klientów z dyskoteki. No to zszedłem na dół i mu tam wypłaciłem serię, nie? No później, wiesz, później już bym się tak nie zachował, nie? No. Nie tak to powinno wyglądać, nie? Że, wiesz, będąc bramkarzem, odbierasz coś osobiście i żeby tam, wiesz, inni klienci sobie nie pomyśleli, że jesteś cipa, to gościa katujesz przed lokalem. Nie tak to powinno wyglądać, nie? Rozumiem. A zdarzyło się tobie odwrócić wzrok od jakiejś sytuacji i nie zareagować? Nie. Nie, nie. Nie, uważam, że kiedy trzeba było zareagować, to reagowałem. Czasem może na początku zbyt gorliwie nawet, nie? Jedyny taki temat, nie? Zgodnie z literą prawa, nie? No to powinienem reagować na narkotyki, nie? No to muszę przyznać, że często odwracałem wzrok, udawałem, że nie widzę. Często to było, wiesz, na prośbę właścicieli lokali, nie? A nieraz to słyszałem wprost, nie? Jak mi tam właściciel lokalu mówił, że do kibla, żebym nie chodził, żebym nie sprawdzał, czy tam ćpają, żebym nie szukał tych narkotyków, nie zabierał, nie? No. Im więcej ćpają, tym więcej piją, nie? No. Wiesz co, no była też na przykład sytuacja, że właściciel lokalu miał tam z psiarnią jakiś problem, nie? Z powodu tych narkotyków i no i mi powiedział, żebym kurwa szlaban porobił tym dealerom. No i zgodnie tam z jego życzeniem zrobiłem im szlaban i tam tych, wiesz, z 6 czy tam z 8, co wiedziałem, że dealują, to ich przestałem wpuszczać, nie? Ci tam chodzili, w tygodniu chodzili, co weekend chodzili, prosili, wiesz, grozili, że oni to nie dla siebie sprzedają, tylko dla kogoś, jakąś tam działkę mi chcieli od tego dawać, nie? No i to tak trwało tam, nie wiem, z miesiąc czasu, powiedzmy. Po miesiącu ten do mnie dzwoni, nie? Cymbał jeden. I się mnie pyta, ty, kurwa, co tam się stało, nie? Że mu o 2/3 obroty na barze spadło, nie? A ja mówię, no co się stało, no kurwa, ci, co ci największy obrót robili na barze, co tam siedzieli od otwarcia do zamknięcia i kurwa, i zamawiali te whiskacze, to ich nie ma, nie? Na twoje życzenie. A mówi, ty, to weź ich, wpuszczaj z powrotem, tylko im tam powiedz, żeby jakoś to dyskretniej robili, nie? No. Jakie jest twoje zdanie na temat prochów tak bardzo powszechnych w klubach i dyskotekach? No to jest świństwo, no. Świństwo niszczy to ludzi, niszczy to psychikę. Ja jestem wrogiem tego. Jeśli chodzi o kluby, to jest świństwo, nie powinno tego być w klubach. Słyszałem, że bramkarze lubią sobie szurnąć w robocie. Ty też w ten sposób urozmaicałeś sobie nocki? Tak, miałem taki okres paromiesięczny w mojej karierze. Może dlatego takie moje negatywne jest nastawienie do tego, bo wiem, jak to ryje baniak. No, no parę miesięcy to trwało, nie wiem, może z pół roku. Wiesz co, no, zaczęło się fajnie, bo człowiek na sterydach jeszcze jak sobie tam zarzucił dawkę do nosa, to się czuł jak Terminator, nie? No. Tylko, że potem, wiesz, potem to już nie tylko były weekendy, ale też w tygodniu, nie? Potem się zaczęły już takie maratony, wiesz, po parę dni nocy nieprzespanych. Jak było parę dni nocy nieprzespanych, to wiesz, jakieś schizy się w głowie zaczynały, nie? To się mogło źle skończyć dla mnie czy dla klientów w robocie, bo wiesz, szedłem salą i słyszałem tam, jak tam ktoś gada przy stoliku, że patrz, kurwa, nie, idzie, jak się napina, nie, dupny bramkarz, nie. Podchodziłem do gościa, naskakiwałem na niego, nie, wiesz, coś tam, że mu zaraz mogę w łeb zajebać, jak mu się nie, ten, jak ma jakiś problem do mnie, a on na mnie patrzał zdziwiony, w szoku, że on nic nie mówił, nie, że on nie wie, o co mi chodzi, że on przeprasza, ale kurwa nie wie, co się dzieje, nie. No ale, no wiesz, potem szybko ogarnąłem i wiesz, od tego czasu to byłem wrogiem tego, nie?
O, konkretne miałeś bicie na bani, ale dobrze, że w porę się ogarnąłeś. Ty, a jak to jest z handlem prochem w klubach? Bo słyszałem, że często ochrona trzyma na tym łapę. Spotkałem się z jeden tam z moich kolegów, to dealował sobie w godzinach pracy, nie? Nawet nie w lokalu, tylko wychodził przed lokal, nie? To jedna taka sytuacja. Najczęściej to nie spotykałem się z tym. Przynajmniej, wiesz, tam w tych lokalach, w tych ekipach, w których ja się obracałem, żeby bramkarze sami dealowali, nie? To jak już, to bardziej oni się tam zajmowali zakupem większych partii i tam potem to puszczali jakimś tam drobniejszym dealerom, żeby oni z tym biegali, nie? Bramkarze zawsze wiedzą, kto rzuca prochem w lokalu pod ich opieką? No słuchaj, no były takie lokalu, gdzie wszystkich znałem, nie? No, tam w tym jednym to nawet to jak wiesz, trafiło na ten mój okres ćpania, to sobie wiesz, co weekend przychodziłem i zabierałem tam raz jednemu, raz drugiemu, nie? No, też może dlatego tak się w to wciągnąłem wtedy, bo sobie mogłem ćpać za darmo, nie? W ten sposób, nie? Oni tam wiesz, nigdy nie protestowali, no bo co mieli protestować, nie? Się popsuć z bramką, nie? Układy. W tych wiesz, dużych dyskotekach to oni najczęściej to wiesz, robili w kiblu, nie? Myśmy mieli tyle mieliśmy roboty przy wejściu, tyle roboty na sali, że tak szczerze mówiąc, za często do tego kibla tośmy nie mieli nawet czasu, żeby zaglądać. Ciężko tam było, nie? To powiem ci, w takich dużych lokalach, to w dużych dyskotekach ciężko było tam ich wszystkich zjarzyć, nie? Rozumiem. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia związanego z prochami, które miało bardzo negatywne skutki dla osoby zażywającej lub otoczenia tej osoby? No może taka sytuacja, że wiesz, gościu, co miał padaczkę, się naćpał i potem chyba dostał ataku padaczki, nie? Go tam ratowałem na sali, nie? Pogotowie do niego wzywałem, jakąś tam wziąłem łyżkę z baru, zawinąłem w szmatę, nie? W serwetkę, mu to w zęby wciskałem. No to taką to pamiętam, tego typu sytuację, nie? No. Tak, dla jasności, według nowych zasad udzielania pierwszej pomocy nie powinno się już wtykać w usta żadnych przedmiotów osobie, która ma atak padaczki. Wiem, ale kiedyś tak, wiesz, żeby sobie języka nie odgryzł. Teraz wiem, bo to nawet ostatnio miałem tam na szkoleniu BHP, że nie powinno się nic wsadzać w te zęby, nie? Powiem ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie swoim podejściem do tego chłopa z atakiem padaczki. Już ci mówię dlaczego. Słyszałem, że częstą praktyką wśród ochroniarzy jest pozbycie się problemu, czyli wyrzucenie z lokalu naćpanego lub pobitego człowieka. Ja, wiesz co, ja nie miałem z tym problemów. Jeśli trzeba było komuś pomóc, jeśli trzeba było kogoś obronić w lokalu, wezwać komuś pogotowie, nie, to nie miałem z tym problemu. Nie. No i to się chwali. Zmieńmy temat, porozmawiajmy o czymś radośniejszym. Jak wygląda życie miłosne u bramkarza? No kolorowo. Kto tam, lubi łatwe dziewczyny, głupie dziewczyny i się nie brzydzi, no to w tych dużych lokalach, jakichś dużych dyskotekach, to może tam sobie posuwać, bzykać co weekend, nie? No. No w tych mniejszych lokalach to może trochę trudniej jest, nie? No, tego typu sytuacje ogarnąć. Też tam więcej ludzi się zna, nie? No ale takich łatwych, głupich kobiet i nieszanujących się nieczystych to jest sporo. A ty masz stałą partnerkę? Tak, mam stałą partnerkę. Nie? I jakie ona miała podejście do twojego zajęcia? No wiesz co, to no dużo dziewczyna zniosła, nie? Ja też, wiesz co, też dlatego chciałem, tak myślałem, że tego typu pytania mogą paść ze względu na nią, ze względu na znajomych, na jej rodzinę. No, za dużo mam dla niej teraz szacunku, żeby tam ktoś tego musiał słuchać ze wspólnych znajomych. No ale nie byłem w porządku. W tamtych latach nie byłem w porządku. O niektórych rzeczach tam moja obecna żona wiedziała. Niektóre mi wybaczała.
O niektórych nie wie do dzisiaj. Okej, ciach temat. To może odpowiesz mi na te pytanie. Swojego czasu bardzo dużo imprezowałem i zdarzyło mi się przyciąć sytuację, jak jakiś typ czai się na mocno porobioną panienkę. Wiesz, na zasadzie, chodź pojedziemy do mnie i takie tą smuty. Powiem ci szczerze, że dla mnie jest to mega frajerska zagrywka i za każdym razem musiałem jakoś zareagować. Jak podchodzą do takich akcji bramkarze? Byłeś świadkiem czegoś takiego? Jeśli tak, to jak zareagowałeś? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jak ci to na to pytanie odpowiedzieć. Wiesz, no, najebanych panienek było dużo, nie? Tym, wiesz, w dużych lokalach, w dużych dyskotekach to jest taki młyn, że ciężko to ogarnąć, nie? Naprawdę ciężko to ogarnąć, która z kim przyszła, czy wiesz, jak ci się przewinie tam 1000 osób, czy 1200 przez noc, nie? To ciężko ogarnąć, czy ta przyszła z tym, czy z tamtym, nie? W tych małych klubach to, co ja znałem te dziewczyny miejscowe, to znałem, no, 99% tych dziewczyn, co przychodziły, je znały, nie? I wiedziałem, która wychodzi ze swoim chłopakiem, nie? No jak ci, wiesz, masz lokal, gdzie ci przychodzi tam co weekend 100-150 osób, nie? No to po paru miesiącach to wszystkie te osoby znasz, nie? No to tam się takie, tego typu sytuacji nie było, nie kojarzę, wiesz, żeby tam, jak już wychodziły takie, wiesz, upite na maksa, półprzytomne, to wychodziły ze swoimi facetami, nie? A w tych dużych klubach... Nie byłeś w stanie przyciąć. Nie byłem w stanie, no za duży młyn tam był. Okej, zbliżamy się powoli do końca. Powiedz mi, dlaczego zrezygnowałeś z tego zajęcia? No wiesz co, no lata, nie? Lata lecą. Stałem do pandemii. Kiedyś tam, wiesz, był taki gościu, jak ja zaczynałem stać na bramce, był taki gościu, co wtedy miał 50 lat, nie? I ja się wtedy dziwiłem, że taki dziadek, nie, jeszcze na bramce stoi, nie? A tu, wiesz, jak nastała pandemia, to się okazało, że mi tam parę lat tylko brakuje do tego wieku, nie? I to... Już nie chciałem robić dziadostwa, nie? Nie chciałem robić czegoś, czego sam się kiedyś śmiałem, nie? Że też gościu dobija do 50 i jeszcze się tam szarpie z jakimiś gówniarzami po nocach. No tam człowiek by pewnie dał radę jeszcze, wiesz, i z 5 lat. Tylko po co, nie? A druga to sprawa to jest taka, że wiesz, na początku stałem dla kasy, bo to lubiłem, nie? Bardzo to lubiłem, nie? Potem przyszedł taki okres, że wiesz, ta kasa nie była mi tak potrzebna, ale dalej bardzo to lubiłem, nie? Ja kochałem tę robotę, nie będę ukrywał, nie? Wiesz, ta atmosfera klubów, te osoby, które tam spotykałem, nie? Nawet tam z tymi klientami, wiesz, możliwość porozmawiania z tymi barmankami, z kumplami, nie? Potem, wiesz, przyszedł taki okres, że przestałem to lubić, ale chodziłem dalej dla kasy, bo to zawsze tam... parę groszy przyda. No aż w końcu, wiesz, nastał taki moment, że po prostu żal mi było już tych kolejnych weekendów bez rodziny, nie? Przepracowałeś w barach, klubach, dyskotekach sporo czasu. Jakie zmiany zauważyłeś na przełomie tych wszystkich lat w tej profesji? Chodzi mi o zmiany na plus i minus. Na pewno ci bramkarze się zmienili. Na początku, jak zaczynałem stać, to stały głównie nakoksowane osiłki, nie? Tam mało było ludzi ze sportów walki, głównie to, wiesz, jacyś tam kulturyści nasterydowani, nie? Potem ten profil to się powoli zaczął zmieniać, nie? Że coraz więcej osób stało uprawiających sporty walki, trenujących na siłowni i biorących sterydy, nie? A teraz to może nawet więcej jest tych ze środowiska sportów walki, wiesz, nie? Niedużych chłopów, a dających sobie radę, nie? Tam bez sterydów. To jeśli chodzi tam o taki profil bramkarzy, nie? Na pewno zmieniła się świadomość właścicieli lokali, nie? Na plus, nie? Z mojego punktu widzenia na plus. Kiedyś, wiesz, to środowisko bramkarzy, te ekipy bramkarzy było postrzegane jako bandyci. Choć tam do bandytów prawdziwych to im tam było daleko, nie? No ale tak byli postrzegani przez właścicieli lokali, właściciele lokali, to często mieli narzuconą bramkę przez jakąś ekipę i się z tym godzili, a potem jeszcze jak tam trafili się jakieś głupki na bramce, to wyrabiali tam cuda, ci się bali w ogóle cokolwiek z tym zrobić, nie? W ich własnym lokalu. No a teraz, wiesz co, ta świadomość jest dużo większa i de facto
jak właściciel lokalu nie będzie chciał jakiejś ekipy, to ta ekipa nie będzie stała, nie? Wiesz, no nie ma już coś takiego jak zastraszanie, nie? No, ta policja też tam działa sprawniej niż kiedyś, też ma większą świadomość niż kiedyś miała. Mają, wiesz, lepsze narzędzia, którymi się potrafią posługiwać, i prawne, i technikę, i techniczne, nie? Jak właściciel lokalu jakiejś ekipy nie będzie chciał, to ona tam nie będzie stała, nie? Może im powiedzieć, wiesz, z weekendu na weekend dziękuję za współpracę i od następnego sobie wziąć inną ekipę, no. A, no, może się tam jeszcze gdzieś zdarza, że wiesz, coś tam na jakimś lokalu, na jakimś właścicielu wymuszają, ale no to bardziej na zasadzie, że wiesz, trafiło tam na jakiegoś nieogarniętego chłopa, nie? To nie wie, jak się przed tym obronić, nie? I ostatnie pytanie. Co byś doradził młodym chłopakom, którzy chcą zostać bramkarzami? No, to takie fajne będzie na koniec. Rada od starego bramkarza na emeryturze. Panowie, no, życia sobie stojąc na bramce nie ułożycie, nie? Nigdy nie traktujcie tego jako swoje główne źródło utrzymania, nie? Jest to dobre tam na przykład dla chłopaków, którzy, wiesz, studiują, trenują jakieś sporty, chcą sobie dorobić tam do stypendium, do kieszonkowego, ale dla mądrych chłopaków, nie? Dla mądrych chłopaków. Zrozumcie, że w tej robocie nie chodzi o to, żeby efektownie ludzi tłuc, tylko chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi, nie? I miejcie w głowie to, że jedno pechowe popchnięcie kogoś, jedno pechowe uderzenie kogoś i możecie sobie przekreślić start w życie, nie? W przyszłe życie. Dlatego jest to robota dla mądrych, dla ludzi, którzy potrafią zapanować nad emocjami. Najlepiej, żeby ktoś tam jeszcze umiał tę osobę wprowadzić w tą robotę, odpowiedzieć, na czym ona polega, i nie próbujcie na tym opierać swojego życia, nie?